Jezus był osobą, która nigdy nikomu nie wyrządziła zła. Był osobą, która nigdy nie wyrządziła przykrości wtedy, kiedy nie było to konieczne. Która nigdy nie była agresywna i nigdy nie była osobą, która wprowadzała rozdrażnienie. Miał wspaniałą osobowość i wspaniały charakter. Poczekajmy chwilkę. Cześć, witam cię. Co słychać? Okej. I pomimo, że mamy do czynienia z tak wspaniałą osobą, tak wielu ludzi go nienawidzi. Zastanawialiście się kiedyś nad czym? Dlaczego ludzie nienawidzą Jezusa? Skoro większość wie, że był dobrym człowiekiem. Wiecie dlaczego? Nie ze względu na to, jakim był, ale ze względu na to, co mówił i czego nauczał. Ponieważ to, czego nauczał, było tak drażniące dla tych, którzy się z nim spotkali, że nie miałeś możliwości siedzieć dalej na parkanie, ale musiałeś podjąć decyzję, czy to, co mówi, jest prawdą i przyjąć to, czy to, co mówi, jest kłamstwem i to odrzucić. To, co charakteryzowało Jezusa, to była właśnie ten brak takiego konformizmu, takiego poczucia bezpieczeństwa. On był tym, który dzielił ludzi na dwie kategorie. Nie było już tej kategorii niezdecydowanych. I to dzisiaj i zawsze drażniło ludzi przed przyjęciem Jezusa i przed pójściem za Nim. Ale chcę wam powiedzieć w kontekście tej pieśni, którą śpiewaliśmy, że już czas, że niedługo będzie ten czas, kiedy On wróci. I bez względu na to, jaki jest twój stosunek do Jezusa, będziesz musiał i musiała się z Nim spotkać. Będziecie musieli stanąć z Nim twarzą w twarz i będziecie musieli powiedzieć, dlaczego Go miłowaliście albo dlaczego Go nienawidziliście, bo nie ma innej możliwości ani innej kategorii. I to, co bym chciał dzisiaj wam opowiedzieć z Nowego Testamentu, to jest spotkanie Jezusa z pewnym człowiekiem, który nigdy nie brał pod uwagę tego, że do takiego spotkania dojdzie i że to spotkanie zmieni jego życie, ale to był człowiek, który przegrał. Ponieważ jeśli się nie przygotujesz na to spotkanie, to ono cię zaskoczy. A wtedy mogą dokonać się rzeczy, których nie przewidzisz i możesz podjąć decyzje takie, których nigdy byś nie podjął, gdybyś się nad tym zastanowił. Dlatego dzisiaj to, co mówię, mówię dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się, co zrobić z Jezusem Chrystusem, abyście pomyśleli nad tym, że pewnego dnia będziecie musieli podjąć taką decyzję. Był pewien człowiek, słuchajcie, który był urzędnikiem rzymskim, prokonsulem Judei, nazywał się Poncjusz Piłat i myślę, że dla większości z was jest to imię znane. Był to człowiek, który przyjechał do Jerozolimy, nieczęsto tam zaglądał, ponieważ było to miasto wielkiego wzburzenia i dla kogoś, kto nie był Żydem, było to niebezpieczne, a dla niego było to wyjątkowo przykre, ponieważ nikt go tam nie lubił. Ale w związku z tym, że od czasu do czasu musiał się tam pojawić, pojawił się w święto Paschy, ponieważ myślał, że jest to najbezpieczniejsze święto i najlepszy czas, kiedy będzie można po prostu usiąść, odpocząć i zająć się swoimi sprawami, ale było to najgorsze święto Paschy, jakie mu się przytrafiło. Słuchajcie, w momencie, kiedy jeszcze się rozpakowywał na walizkach, kiedy zastanawiał się, co zrobić z nadchodzącymi godzinami, grupa arystokracji żydowskiej przyprowadziła mu po prostu niechcianego więźnia, aby osądził go na bazie tego, co oni o nim mówili. Generalnie Poncjusz Piłat powiedział, weźcie i osądźcie go według swojego prawa. Ale Żydom nie wolno było werdykować wyroków śmierci, w związku z tym potrzebowali rzymskiej akceptacji, w związku z tym potrzebowali tego człowieka. Ale jest ciekawe zdanie, które wypowiedzieli Żydzi, gdyby ten nie był mordercą, nie przyprowadzilibyśmy go do ciebie. A więc przyprowadzają człowieka, o którym tak naprawdę nic nie wiesz i nie wiesz jak zawyrokować i nie wiesz co ten człowiek reprezentuje, ale masz dokonać jednego wyboru. Masz go po prostu skazać na śmierć. Poncjusz Piłat postanawia się przyjrzeć tej osobie i widzi, że wszystkie te zarzuty, które są mu przedstawiane, są fałszywe, w związku z tym bierze go do pretorium i zaczyna taką prywatną, przyjacielską rozmowę i pyta się go, czy ty jesteś królem żydowskim? To było pytanie, które nie pojawiło się w zarzutach i w oskarżeniach. Nie wiem, skąd Piłat wiedział w ogóle o kontekście tego, że Jezus może być królem żydowskim. Może od kogoś usłyszał, może Jezus był znany, ale to pytanie się pojawiło. Jezus mówi, czy sam od siebie pytasz, czy też inni o tobie powiedzieli, co znaczy, że interesuje cię ta sprawa sama dla siebie, czy też po prostu pytasz się, no bo nie masz innej możliwości. On się tutaj obruszył, ale zaczyna się ciekawa rzecz, ponieważ Jezus mówi, królestwo moje nie jest tego świata.
Gdyby królestwo moje było stąd, moi słudzy biliby się o mnie, ale królestwo moje nie jest stąd. A zatem jesteś królem, mówi Piłat. Mówi, tak, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo tej prawdzie. Jezus mówił, że jest królem. Bez względu na to, co myślisz o nim, czy był dobrym nauczycielem, czy był dobrym człowiekiem, czy przypominał ci Buddę, nie wiem, Martina Luthera Kinga, czy jakąkolwiek inną osobę pozytywną, to jednak Jezus nie jest tylko człowiekiem. Nie jest tylko zwykłą, pozytywną osobą. Jest królem królów i panem panów i on tak o sobie mówi. I ten król królów i pan panów przyjdzie na ten świat jeszcze raz, aby zabrać tych, którzy w niego uwierzyli, którzy mu zaufali. Kiedy Piłat wyprowadził Jezusa, powiedział, ja nic złego nie widzę w tym człowieku, po prostu wychłostam go, jeśli chcecie, i wypuszczę. Ale oni już mieli taką nienawiść w sobie, że postanowili uratować mordercę po to, by skazać tego człowieka. I słuchajcie, jedno z najtrudniejszych pytań, które Piłat postawił, a które chciałbym też postawić wam, kiedy Piłat postawił Jezusa przy pretorium, pomiędzy sobą a Barabaszem, powiedział takie zdanie. Co mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? I to jest pytanie, na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. Co chcesz zrobić z Jezusem, zwanym Chrystusem? Czy ma on dla ciebie jakiekolwiek znaczenie w czasach, które niedługo się rozpoczną, będą święta? Nie pozwólcie sobie, by ten Jezus znowu gdzieś tam utknął w waszych kołyskach. To jest Król Królów i Pan Panów. I nie przyjdzie on jako małe dzieciątko na rękach, ale przyjdzie jako mężczyzna, jako król, jako pan i władca. I z kimś takim się spotkamy, bez względu na to, czy tego chcemy, czy nie. Jeśli dzisiaj nie poświęcisz czasu na to, by poznać Jezusa Chrystusa, jeśli dzisiaj to zlekceważysz, to może przyjść taki moment w twoim życiu, że zachowasz się tak jak Piłat. Umyjesz ręce, ale to niczego nie zmieni, ponieważ twoja wina pozostanie na tobie. Jezus nie przyszedł tu tylko po to, aby dawać nam dobre rady, ale przyszedł, by umrzeć za grzech każdego z nas. Grzech każdego z nas jest na naszych rękach tak długo, dopóki nie przyjmiemy ofiary krzyża. On przyszedł po to, aby tych, którzy byli Jego wrogami, którzy Go nienawidzili, do dzisiaj nienawidzą, uczynić swoimi przyjaciółmi, bo w Nim nie ma gniewu. Ale nie możesz być człowiekiem, który całe życie będzie siedział na parkanie, zastanawiając się, w którą stronę pójść, ponieważ przyjdzie taki dzień, kiedy będzie za późno. Przyjdzie taki dzień, który osądzi cię, a jeśli będziesz nieprzygotowany, staniesz po niewłaściwej stronie. Piłat żałował, że w tamtym dniu przyjechał do Jerozolimy, ponieważ musiał dokonać wyboru i pod naciskiem dokonał złego wyboru. Faryzeusze powiedzieli do niego, jeśli ty go nie skażesz, to jesteś wrogiem cesarza. I tu zaczęło się ogromne napięcie dla tego człowieka, ponieważ jego własna reputacja, jego własna kariera została postawiona na szali. Każdy z nas, kto wybiera Jezusa Chrystusa, ma coś do zyskania, ale też ma coś do stracenia. Jedni pracę, inni wygodę, czasem zdarza się, że ktoś rodzina, a czasem zdarza się, że życie. Cena jest do zapłacenia, jeśli chcemy pójść za Jezusem Chrystusem, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że to, co Jezus obiecał, jest o wiele cenniejsze niż to, co my musimy złożyć na ołtarzu naszych decyzji, naszych planów. Ponieważ tak naprawdę życie człowieka, jak mówi Słowo Boże, trwa 70 lat, a jeśli komuś sił starczy 80, ale co to jest w porównaniu z ofertą, którą dostajemy od Jezusa, który jest naszym Panem? Ale nie dostaniesz się tam przez przypadek. I mówię każdemu z was, jak tutaj jestem i w to wierzę, że do nieba nie ma drzwi od kuchni. Nie wejdziecie do nieba, jeśli myślicie, że wpuści was ktoś inny poza Jezusem Chrystusem. Nie ma tam drzwi, które prowadziłyby przez znajomości jakichkolwiek świętych i kogokolwiek innego. Nie ma tam drzwi, które by poprowadziły cię przez to, że zrobisz jakiś dobry uczynek w swoim nędznym, duchowym życiu. Wszystko, co musisz zrobić, to musisz przyjąć Jezusa Chrystusa, bo On jest drzwiami dla tych, którzy Go miłują. Jezus mówi, moje owce mnie znają i ja je znam i nie pozwolę, by ktokolwiek wyrwał ich z mojej ręki. Ja jestem prawdą. I tą prawdę, która jest w Jezusie Chrystusie, musimy przyjąć. Niech Pan Bóg nam pomoże w tym czasie, który jest przed nami, abyśmy mieli czas na zastanowienie się nad tym pytaniem, które postawiłem, co zrobić z Jezusem Chrystusem, kim On jest i co muszę zrobić teraz, dopóki jeszcze mam możliwości.
Jeśli jesteście zainteresowani tym, aby porozmawiać z tymi, którzy tutaj są częścią tego, co nazywamy kościołem ulicznym tutaj, jeśli chcielibyście się modlić, jeśli chcielibyście zmienić swoje życie, zapraszamy do wspólnej modlitwy, zapraszamy do rozmów, ponieważ zachęcam was, byście nie czekali z tymi decyzjami nie wiadomo na jak długo. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, mówi Słowo Boże, nie zatwardzajcie serc waszych, ponieważ jutro nigdy może nie nastąpić. I nie chciałbym tutaj nikogo straszyć, ale chciałbym powiedzieć, że taka jest rzeczywistość i każdy z nas wie, że jutro dla każdego z nas jest niewiadome. Dziś, jeśli usłyszymy Jego głos, dziś, jeśli zastanowimy się nad tym, co Jezus Chrystus może dla nas zrobić i kim dla nas jest, podejmijcie tą decyzję, bo to jest decyzja, która może rzutować na waszą przyszłość i na waszą wieczność. Waszą, ale też i moją. Niech Bóg wam błogosławi w podejmowaniu tej decyzji. Amen. Halleluja. Cieszę się, że właśnie dzisiaj była o tym mowa. Chcę wam wszystkim powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego. I kiedy On zadał to pytanie uczniom, kim jestem dla Ciebie? Skierował te słowa do Piotra i Piotr właśnie tak mu odpowiedział. I Słowo Boże mówi, że to nie jego umysł, ale to właśnie Bóg dał mu taką odpowiedź. I dzisiaj jest właśnie ten dzień, abyście wy mogli zadać sobie to pytanie. Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Prorokiem? Postacią historyczną? Czy Synem Boga Żywego? Chcę wam też powiedzieć, że w ostatnich dniach przeżywaliśmy, wielu z was przeżywało święto zmarłych. Wielu z was wspominało też osoby, które odeszły. To święto zmarłych też jest połączone z pewną szczególną rocznicą. 500 lat temu Martin Luther King przybił na drzwiach katedry 96 tez mówiących o tym, jak Kościół katolicki myli się i jak Kościół katolicki oddala się od Pisma Świętego. Ale jego podstawową tezą było to, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. I to nie z nas. Boży to dar. I nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Kościół katolicki potrzebował 500 lat, aby uznać ten werset za prawdę. Ale przez 500 lat mówiono, że jest to fałszerstwo, że jest to nieprawda. 500 lat, które musiało minąć, aby dziś wszyscy mogli uznać ten fakt, że zbawieni jesteśmy z łaski. Nie wiem, ile jeszcze lat musi minąć, może następne 500, aby przyznać się do tego, że nie ma czyśćca. Nie ma czyśćca. I modlitwa za zmarłych nie ma sensu. Bo każdy, kto umiera, nie może już wrócić tutaj na ziemię. A my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tej osobie pomóc. Bez względu na miłość, jaką mamy do tej osoby, bez względu na relacje, bez względu na to, co byśmy chcieli zrobić. Jeżeli ktoś odchodzi, odchodzi na zawsze. I jeżeli nie dokona tego podstawowego wyboru podczas swojego życia, jeżeli nie wybierze Jezusa Chrystusa za Syna Bożego, idzie do piekła. Jeżeli dokona ten wybór i wybiera Jezusa Chrystusa za swojego Pana, który jest jego drogą, prawdą i życiem, wtedy idzie do nieba. I nie ma żadnej drogi pośrodku. Nie ma w Piśmie Świętym żadnego wersetu mówiącym o tym, że jest czyste. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Jesteśmy zbawieni z łaski, nie z uczynków. Nie ma. Nie ma. Ja zawsze mówię, że tam dam tobie 1000 złotych, jak znajdziesz mi. No, jeżeli nie przyjmiesz Jezusa za swojego Zbawiciela, to nie idziesz. Taka jest prawda. Bez względu na miłość, bez względu na uczynki, bez względu na miłość i bez względu na uczynki, jakie dokonujemy. Jeżeli Jezus Chrystus nie jest naszym Panem, jeżeli Jezus Chrystus nie jest naszą drogą, prawdą i życiem,
nie wybierzemy błogosławieństwa, ale wybieramy przekleństwo na wieki. A więc kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Słowo Boże mówię, że jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu swoim uwierzysz, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Zachęcamy wszystkich do modlitwy. Zachęcamy wszystkich do rozmowy. Jesteśmy tutaj po to, aby wyjaśniać, mówić dlaczego. Mamy tutaj Pismo Święte, aby każdy, kto chce się upewnić, co tu jest napisane, może zabrać za darmo i przeczytać. Słowo Boże jest jedyną prawdą. Jest Nim Jezus Chrystus na wieki.